Bardzo istotne. Polki nieśmiało myślą o awansie do wyższej dywizji. Wcisło, Kamińska, Sikorska, Siejka i Wybirał. To pierwsza formacja polskiej drużyny. Zaczęliśmy. Polki to ograniczona ilość. Ale teraz będzie świetna szansa. Szram i Kaleja. Szram do Kalei. Kaleja sam na sam i gol! Pięknie to zrobiła Kaleja i... Przy próbie wyprowadzenia krążka Sopata. Uderzenie chińskiej drużyny, ale hokeistki, które doskonale znają realia tej rywalizacji i tej dywizji. A teraz Wawrzyk zjeżdża przed chińską bramkę. Sikorska wybiera ustawiona przed bramką, czeka na krążek. Było blisko, ale... Podanie, ale natychmiastowe wypchnięcie zawodniczek chińskich. Martyna Sasy niebezpiecznie było, ale na szczęście dajemy Chinkom się rozegrać. Teraz z bliskiej odległości Wang, ale świetnie Martyna Sas. Pi teraz wpadła w naszą tercję obronną. No, można było za niej kary polskiej drużyny, ale na szczęście wszystko było zgodnie z przepisami. Teraz na raty, ale jednak Martyna Sas zdążyła. Zawodniczka przy krążku, teraz już wybierał. Natalia, Klaudia Kaleja, strzał i gol! Pięknie, po raz drugi uderza w tym meczu nasza zawodniczka i Klaudia Kaleja po raz drugi. Chinki zwycięsko z tego pojedynku przed bramkę, ale świetnie Martyna Sas. I mogą wyjść z kolejną akcją. Wawrzyk sama próbowała zakończyć, ale... I możemy cieszyć się z tego, że po 20 minutach biało-czerwone prowadzą z reprezentacją Chin 2-0. Reprezentacji Chin, no to mogłoby być jeszcze bardzo, bardzo groźnie. A tak na razie możemy ze spokojem patrzeć na to, co się dzieje. Nie ma zagrania na niebiesko. Martyna Sas z bliskiej odległości. Fantastycznie. Tak na to nie pozwala. Dała się łatwo jednak zepchnąć do bandy. I teraz szansa dla polskiej drużyny. Tego, że gdyby dziś się nie powiodło, to jutro z faworytkami turnieju może być ciężko. Ale teraz kolejna szansa. I tak krążek straciła. Chinka pędzi. Liao na bramkę Martyny Sas w osłabieniu. Świetnie Sas skróciła ten. Dwie nasze zawodniczki pracują na chińskiej bramkarce, zasłaniając jej widok krążka. Teraz strzał z dalszej odległości, ale... Tyłem do bramki, zagrożenie ciężko stworzyć, ale może teraz się uda. Kaleja, strzał mocny, ale... Siódma minuta gry. Chinki teraz sprytnie, blisko bramki. Martyna Sasse miała problemy. Jest kontrola i Gogoc próbuje oddać strzał. Chyba widziała, że nie mamy szansę do kontry, ale Chinki już zabezpieczają tyły do swojej bramki. Choć okazja do dogrania i byłaby... Chińską. Udała się ta sztuka. Polki przy krążku, szansa na to, żeby oddać strzał. Jest uderzenie, ale... Gogoc ponownie przy krążku, szuka miejsca do oddania strzału, próba i było blisko dobitka, ale jeszcze fenomenalnie teraz interweniuje chińska zawodniczka, gdzieś krążek zatańczył blisko linii bramkowej, ale już wyrównane formacje, Kamińska nie oddała żadnego strzału, teraz szansa na to, ale dobrze, Chinka czujnie chwilę temu, ale teraz błąd i Chinka będzie sam na sam z Martyną Sas, okazja do tego, żeby odrobić część strat na szczęście. Czuje się w meczach klubowych, jak i reprezentacyjnych, a teraz z drugiej strony lodowiska już jesteśmy i próbuje Wawrzyk i wcisnęła ten krążek, 3-0 dla polskiej reprezentacji, fatalny błąd. Polki, aj spalony chyba był, chociaż sędzia puścił tę grę. O, teraz znów zagrały jej warunki fizyczne. Kaleja przed bramkę i blisko było. W tym momencie rozbrzmiała końcowa syrena w Kibicach. Dzień niezwykle jednak ważny dla każdej reprezentacji, bo każda drużyna chce dobrze. Rozłożyły zagrożenia pod naszą bramką, bo w czwórkę naprawdę trudno o tym myśleć. A Polki próbują strzelać i teraz, że nękamy jednak chińską bramkarkę. To ważne. Teraz strzał po lodzie. Pusta bramka i gol dla polskiej drużyny. Bardzo dobre czwarte trafie. Konto po stronie strat. Ale teraz Chinki zaatakowały. Martyna Sas sprytnie. Chciała zażegnać to niebezpieczeństwo. Jeszcze zamieszanie. Jeszcze walka zaciekła pod polską bramką. Sas wreszcie nakryła ten krążek. Przepychanka. Synowiec zgubiła jednak krążek. Ale teraz strzał z bliskiej odległości. Szlam jeszcze tam. Konale, więc dlaczego nie miałoby być tak także teraz? No, pozwoliły. Wawrzyk, przed nią jedna Chinka, Wawrzyk wycofuje do szram, szram mocno, ale w to miejsce, gdzie ustawiona była rękawica Hanny. No i mają Państwo też przykład tego, że Iskrzy w ofensywie, teraz one próbują zaatakować, teraz one starają się odpowiedzieć w jakiś sposób. Strzał mocny, ale świetnie Sas wyciągnął ten krążek. 4 minuty, 15 sekund, jeszcze strzał, ale teraz gdzieś... Towarzyski mecz z biało-czerwonymi. W środę, tutaj w spodku, przegraliśmy, ale tylko 2-3, a teraz Polki atakują i gol!
Gol numer 5 i znów możemy się... Ale Chinki też się rozpędzają, też atakują naszą bramkę samotnie. Siejka nie powstrzymała, Sikorska nie powstrzymała i Chinka będzie sam na stan z Martyną. Sa strzela i gol niestety dla reprezentacji Chin. I proszę, jak cieszą się Chinki ze zdobycia gola przez Fu. Odległości, ale nic z tego chyba już nie będzie, odliczanie na trybunach i końcowa syrena w tym spotkaniu. I mogą tu na ich koncie na pewno się pojawiło, ale myślę, że takie otwarcie chcieliśmy tutaj mieć.